Ja pływałem tylko pod obcymi. Pływam ponad 25 lat i nie miałem okazji pływać pod polską banderą. Mąż jest patriotą, o czym świadczy też nasza flaga przed domem. To on postawił tam maszt, on tą flagę wciągnął, bo pływa pod obcą banderą. Czy istnieje jeszcze polska flota handlowa? Tak, jeśli policzyć statki polskich armatorów. Jest ich 96. Nie, a właściwie prawie nie. Gdy wziąć pod uwagę, że pod polską banderą pływa w żegludze międzynarodowej tylko 6 jednostek. Czy Polska istnieje na morzu? Tak. Świadczy o tym liczba około 40 tysięcy marynarzy. Większość z nich to dobrze wyszkoleni oficerowie i poszukiwani specjaliści. Po 3 dekadach gospodarki rynkowej w Polsce prawie wszystkie polskie statki i prawie wszyscy polscy marynarze pływają pod obcymi, wygodnymi banderami. Mówimy co najmniej o 7 do 9, to jest ostrożny szacunek, miliardów złotych rocznie. To jest ten szacunek tak zwany publiczny. Co to znaczy? Mówimy o stratach w finansach publicznych i dochodach publicznych, czyli uzyskiwanych przez sektor, to takie bardzo mądre słowa, finansów publicznych, zaczynając od budżetu państwa poprzez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ale także poprzez opłaty, które pobiera się w portach i które, a także wynikają z pośredniego opodatkowania kogo? Przede wszystkim stoczni, które też są częścią gospodarki morskiej. Dzisiaj nasza gospodarka morska to są budki z lodami na plaży i to jest nasze pojęcie o morzu. Nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że 85, 7, ile by kto chciał powiedzieć, procent towarów jest przewożone drogą morską i to jest olbrzymi przemysł i tu niestety naszej obecności nie ma. Pewnych strat nie da się wycenić czy ująć w liczby. Polska traci prestiż i pozycję w relacjach międzynarodowych. Maleje nasz wpływ na decyzje organizacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Organizacja Morska. Kilka statków, które są własnością Polskiego Skarbu Państwa, aktualnie głosują przeciwko polskim narodowym interesom. To są statki, które pływają pod banderą Malty czy Cypru i w swoim tonażem w organizacjach międzynarodowych głosują w interesie Malty czy Cypru. Do instytucji, które tracą na braku statków pod polską banderą, zaliczają się szkoły i uczelnie morskie. To niesie za sobą dla nas bardzo poważne konsekwencje dla całego szkolnictwa morskiego. Przede wszystkim brak miejsc dla kadetów, brak miejsc na praktyki, co niestety odbija się na ilości chętnych. Młodzież szybko się komunikuje i mają całą świadomość, że jest kłopot z praktykami, spada ilość osób zainteresowanych tym pięknym zawodem. Szkoły mają nie tylko trudności w organizacji praktyk. Tracą one w rankingach uwzględniających współczynnik zatrudnienia absolwentów. Te rankingi nie oddają pełnej informacji. My wiemy, że nasi absolwenci potrafią znaleźć się na tym rynku pracy, znajdują bardzo szybko dobrą, bardzo dobrze płatną pracę na statkach specjalistycznych. W ocenie światowego shippingu polskie szkolnictwo morskie jest bardzo dobre. Jesteśmy wysoko notowani dzięki kadrze, dzięki młodym ludziom, którzy zajmują coraz wyższe stanowiska oraz systemowi stworzonemu u nas w kraju. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Marynarze, jako jedyna grupa zawodowa, nie są objęci systemem ubezpieczeń. Ani oni, ani ich pracodawcy nie odprowadzają z tytułu zatrudnienia na statku obcej bandery składek emerytalnych i zdrowotnych. Cierpi na tym kasa ZUS, cierpieć mogą marynarze i ich rodziny. Jest to problem, tak? Bo jeśli chce mieć zabezpieczenie, to musi sobie zapłacić ten ZUS sam, a składki są dosyć wysokie. Także jeśli go nie zapłaci, to jest niezabezpieczony i na pewno nie czuje się pewnie. Obecna sytuacja praktycznie odbiera marynarzom ich prawa obywatelskie.
to bodaj największa grupa zawodowa nie biorąca udziału w wyborach. Chodzi tu po prostu o to, że nie mogą głosować. Nie mogą decydować o tym, co ma być w Polsce, jak to ma być robione, bo jak pracują na statkach tych obcych, to nie ma tam obwodów wyborczych, jak są na statkach pod polską flagą. Armatorzy pod różnymi banderami ponoszą opłaty rejestrowe, opłaty inspekcyjne i płacą podatek tonażowy w porównywalnej wysokości. Jeden składnik kosztów jest jednak pod polską banderą szczególnie wysoki. Mowa o dodatkowych kosztach pracy marynarzy z tytułu ubezpieczeń społecznych. Oto przykład rocznych kosztów działalności armatora wynikający z regulacji państwa bandery odnoszący się do statku typu MS Koszalin. Pod banderą Bahamów wynosi on 72,5 tysiąca złotych. Pod polską banderą, według obowiązujących w Polsce przepisów, koszt ten wyniósłby ponad 667 tysięcy złotych. Byłby bowiem wyższy o składki odprowadzane do ZUS. Składki odprowadzaliby też marynarze. Rocznie załoga statku typu MS Koszalin zapłaciłaby 576 tysięcy złotych. Mamy statek polski, chcemy, żeby na nim pływali Polacy. Ale jak oni mogą pływać na tych statkach, skoro jeżeli my byśmy zastosowali do nich ten sam system podatkowy, ten sam system świadczeń socjalnych, jaki stosujemy do pracowników lądowych, to nikt na tym statku pływać nie będzie chciał. To się po prostu nie będzie opłacało. Moje wszystkie statki są pod polską banderą i mam dwa rodzaje pracowników. Albo ludzie bardzo młodzi, którzy u mnie zdobywają kwalifikacje, później po otrzymaniu dyplomu idą tam, już są marynarze tacy z górnej półki i szukają sobie jakby pracy lepiej płatnej. Lub ludzie bardzo doświadczeni, którzy zbliżają się jakby do kresu swojej działalności i w panice szukają jakby możliwości dopracowania do jakiejś tam emerytury czy renty. Myśmy po prostu nie stworzyli własnej wizji zgodnej z prawem wspólnotowym, która, zgódźmy się, byłaby po pierwsze dostosowana do specyfiki branży, a po drugie, co najważniejsze, preferencyjna, bo inni też do tego umieją dokładać. Pomocy armatorom i marynarzom w ponoszeniu kosztów ubezpieczeń społecznych udziela większość morskich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Belgia. Tu armatorzy wyłączeni są całkowicie, a marynarze częściowo z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. W Finlandii armatorzy statków z drugiego fińskiego rejestru mogą liczyć na zwrot składek na ubezpieczenia społeczne i podatki. Francja zwraca armatorom składki, gdy zostaną one przeznaczone na szkolenia, zatrudnienie i rozwój floty. Armatorzy i marynarze greccy płacą niższe składki niż te obowiązujące w innych sektorach gospodarki. Hiszpania zwraca armatorom 90% płaconych składek. Armatorzy holenderscy mogą odliczyć 40% wynagrodzeń marynarzy od kwoty podlegającej opodatkowaniu. W Irlandii armatorzy, jako płatnicy składek, otrzymują zwrot części przypadającej na pracownika. W Niemczech armatorzy otrzymują bezpośrednie subsydia mające obniżyć koszt zatrudnienia marynarzy. Armatorzy w Norwegii otrzymują zwrot składek wpłacanych w imieniu marynarzy. We Włoszech państwo przejęło ciężar kosztów ubezpieczeń społecznych marynarzy zatrudnionych na statkach drugiego rejestru. Myśmy nie wsiedli do tego pociągu, który kiedyś tam odjechał, który stworzył wizję, koncepcję polityki morskiej, czyli tego, co jest dopuszczalne w odstępstwach, no bo w istocie chodzi o odstępstwa, czyli o wspieranie, które by dotyczyło podmiotów, zwłaszcza armatorów, ale nie tylko. Chodzi także o w ogóle, o szerzej, podmioty uczestniczące w gospodarce morskiej i nie stworzono dla nich, myśmy nie mamy, tych preferencji, które zdobyli ci
kiedy je ustalano jako jakoby wspólne dla całej Europy. Shipping to jest international business. To mi zawsze wbijano do głowy. My musimy patrzeć na to, jak ta flaga ma się przystosować do potrzeb międzynarodowych, a nie żeby potrzeby międzynarodowe przystosowały się do tego, co myśmy sobie wymyślili w Polsce. Cel? Zachęcić armatorów, nie tylko polskich, do rejestrowania statków pod polską banderą. Sposób? Zwolnić armatorów z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, a marynarzom obniżyć podstawę wymiaru składek do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Tak można w skrócie przedstawić istotę projektowanych zmian w prawie. Po ich przeprowadzeniu możliwe będzie obniżenie kosztów działalności armatora pod polską banderą do poziomu zbliżonego do kosztów ponoszonych pod banderą Bahamów. Czy nowelizacja prawa w projektowanym kształcie zdobędzie społeczną akceptację? Czy nie przeszkodzi temu stereotyp zawodu marynarza, dobrze zarabiającego, korzystającego z możliwości zwiedzania świata? Teraz zawód marynarza zmienił się. Zmieniły się statki, zmieniły się porty. Nie ma nas już na statkach tak dużo jak kiedyś, załogi są bardzo okrojone. A porty pracują zazwyczaj te większe 24 na dobę, także o zwiedzaniu egzotycznych portów raczej można zapomnieć, bo po prostu nie ma na to czasu. Bycie żoną marynarza to takie jak bycie na rozchuśtanym morzu, tak? Takie falujące morze. Raz jestem z mężem, raz jestem bez męża. Potem, tak jak mówiłam, czekanie przeplatane strachem. I tak właściwie całe życie, przez 30 parę lat. Wystarczy tylko, żeby zrozumieć, to trzeba byłoby wybrać się właśnie w taki rejs i trochę sztormiku, no czwórka, piątka. I wtedy dopiero popatrzeć, co to znaczy być marynarzem na statku, jak trudny jest to kawałek chleba, jak my winniśmy być im wdzięczni. Nikt nie pamięta o tym, że marynarz pensję otrzymuje tylko wtedy, kiedy jest na statku i musi ją podzielić na czas pracy i na czas, kiedy jest na urlopie. Także z tej atrakcyjnej pensji naprawdę dużo odchodzi i trzeba ją podzielić na mniejsze kawałki. Czy obniżenie podstawy wymiaru składek nie zostanie uznane za nieuzasadniony przywilej? Trochę sami dyskutujemy ze samym sobą. Ja przypomnę, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie płaci takich samych składek jak ta sama osoba zatrudniona. Jak się jest zatrudnionym, płaci się składkę od rzeczywiście uzyskanego przychodu, a przedsiębiorców, których jest kilka milionów, a część tych przedsiębiorców to są tak zwani samozatrudnieni, oni płacą składkę od wielkości normatywnej, czyli nie od rzeczywistego dochodu, tylko zryczałtowanego. Czyli mamy ogromny wyjątek. Polska flaga nie jest celem samym w sobie. Polska flaga jest środkiem do celu, do tego, żeby sprowadzić tych shipownerów z zagranicy. Niech oni tu otwierają swoje biura, niech powstają firmy ship menadżerskie. To da nam zatrudnienie i na brzegu, i na statkach. Musimy tu mówić o tym, że przełożenie jest 1 do 3, 1 do 4. Na każdego marynarza na statku mamy 3-4 osoby pracujące na brzegu. Już od pierwszego roku obowiązywania proponowanych przepisów wpływy do budżetu znacznie przewyższą wydatki. Tak będzie też w następnych latach. Jedyną pozycją po stronie wydatków jest bowiem zwrot składek do ZUS. Po stronie wpływów rosnące kwoty składek płaconych przez pracowników, podatek tonażowy, opłaty rejestracyjne, opłaty inspekcyjne oraz, na co warto zwrócić uwagę, podatki i składki od nowo zatrudnionych osób na lądzie. Thank you.
Finanse państwa to nie wszystko. Korzyści będzie znacznie więcej, poczynając od ożywienia gospodarki morskiej, w tym działalności portów i stoczni, kończąc na wzmocnieniu prestiżu Polski jako silnego i gospodarnego państwa morskiego. My, jak gdybyśmy chcieli tylko przywrócić status quo ante, czyli stan dawny, sprzed 20, ponad 30 już lat praktycznie. Jeżeli jesteśmy w stanie uzyskać, że my z tych 7, czyli planie minimum, jesteśmy w stanie odzyskać tylko 5 miliardów. Czyli nie jesteśmy już takimi optymistami, że przywrócimy stan z 89 roku, ale jesteśmy w stanie przywrócić porównywalny stan, czyli jakby w ewolucji zmierzającej w tamtym kierunku, to na netto możemy nawet uzyskać, jeżeli zakłożemy, że z tych 5 miliardów musimy te przysłowiowe 2,3 wyłożyć, to drugie pozostałe będzie naszym zyskiem netto. Rejs stulecia, na który udał się w tym roku Dar Młodzieży, to w założeniu promocja polskiej bandery. Nasza dumna fregata przypomina, że choć obecny kryzys polskiej bandery jest głęboki, niczego nie straciliśmy bezpowrotnie. Mamy armatorów i ich flotę, mamy stocznie i porty, mamy marynarzy i wspaniałe morskie tradycje. Wszystko od nas zależy.